zapraszamy zawodnika numer 2. Zawodnikiem numer 2 na dzisiejszych zawodach jest Katarzyna Nazarewicz i Artur Krawczyk. Bardzo serdecznie, witamy serdecznie i dajemy sygnał do startu. Zawodniczka, witam przede wszystkim, nam jest bardzo miło, że kobiety się zaczynają pasjonować tym sportem. Zawsze to jest bardzo mile widziane i po prostu już przejeżdża w tej chwili przez bramkę startową. Konie to są, prawdopodobnie to są to lipicjany, bo to są konie nie są dosyć wysokie, czyli do takich zawodów są bardzo dobre. One praktycznie ledwo łapią wysokość w kłębie. Zero. Czysty przejazd jak do tej pory. Takie konie w kłębie wahają się gdzieś w granicach 150 cm, czyli a dolna granica wysokości jest 180, także one się łapią. Przejazd jest poprawny, jak do tej pory żadnej zrzutki nie ma. Widać, że zawodnicy bardziej zależy na czystym przejeździe niż na dynamiczności, ale to po prostu zawodnik o tym decyduje, wybiera sobie i przekalkuluje, co mu się opłaca. Będą tacy zawodnicy, którzy będą z pewnością woleli bardziej dynamicznie, być może więcej rzutek, ale to każdy indywidualnie o tym decyduje. Jak do tej pory, 9 i 10. Na 10 przeszkodzie mamy jedną rzutkę, czyli mamy 5, druga rzutka 10, czyli 10 sekund już będziemy doliczali do tego przejazdu. Jedna piłka została zrzucona. Tak, wiemy, tak. Wiemy. Tak. Ale jedna pani gotowa. Następne przeszkody w kolejności. Zawodnik pokonuje poprawnie. Nie ma żadnych zrzutek. Ja przypomnę, że są kiegle rozstawione po 15 metrów katrony dodatkowo, czyli dosyć ciasno. Przeszkoda stała, którą pokonuje dosyć poprawnie. Nie ma żadnego kłopotu, dosyć szybko. Konie są bardzo zwinne. Czym mniejsze konie, tym łatwiej mają takie przeszkody pokonać. Ale to też nie jest reguła, bo wiem, że pan Andrzej Benedikiński ma konie wysokie i robi to w bardzo błyskawicznym tempie. Zresztą z pewnością nam to pokaże. Przepięknie widać kontakt konia z powożącym, zarówno wodzami, jak i głosem. Jest to, widać, że konie są już dobrze wyszkolone, zawodniczka sobie bardzo dobrze radzi. Jak do tej pory, tylko te dwie przeszkody, które były do tej pory, sumują nam dodatkowe punkty karne. Zawodniczka zakończyła przejazd.